zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Zacznijmy cichutko, żeby na refren pogłościć mocno. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Jeszcze wyraźniej się módlmy. Adorujemy krzyż, oczywiście Pan Jezus jest w centrum. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Witam Państwa serdecznie na wieczorze poezji pod tytułem Wielkopostne zamyślenia. Myślę, że najadekwatniej będzie przywitać się w tym miejscu z Państwem jednym bardzo starym pozdrowieniem. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Cyprian Kamil Norwid powiedział, że poezja... Nie, on powiedział co innego. Że z rzeczy tego świata pozostaną dwie. Poezja i dobroć, i nic więcej. I my będziemy starali się to udowodnić dzisiaj, czytając przed Państwem wiersze Brunona Gerszmana, bardzo ciekawej postaci. Nim jednak przedstawimy te wiersze, może z kilka słów ojciec Jan, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela. Brawo dla Maćka. Ufam, że jest z nami autor wierszy, czyli pan Bruno Gerszman. Jest między nami. Zatem wielkie brawa. Kochani, po raz czwarty spotykamy się na takim wieczorku poezji, który zorganizowany został oczywiście, że wokół Chrystusa, któremu poświęcone są te zamyślenia wielkopostne. Tak nazwaliśmy, że wielkopostne. Myślę, że autor, pan Bruno, się nie obrazi. Po raz czwarty. I tak bywało, że pan Bruno też częściowo recytował nam, czy odczytywał swoją poezję. Myślę, że i tak będzie pod koniec tego spotkania naszego. Pan Brunon jest osobą bardzo skromną i wiem, że już się denerwuje na to, co mówię, że w ogóle o nim mówię, bo sobą nie chcę zasłaniać Chrystusa. Tak jak go znam, to kojarzą mi się słowa księdza Jana Twardowskiego, świętej pamięci. Miłość nie zasłania sobą. Pana Brunona generalnie nie ma, jest jego poezja.
Także teraz myślę, że też nie chciałby być widoczny, chciałby sobą pokazać Chrystusa, no ale, ale jednak poprosimy, aby w odpowiednim momencie do nas też skierował parę swoich słów, być może odczytał dwa czy jeden swoich wierszy. Kochani, cieszę się, że przyszliście. Cała sala jest zapełniona, czyli jest nas pewnie z 80 osób. No to mniejsza z tym, ile nas jest. Jest nas dużo. Serdecznie dziękuję młodzieży, Duszpasterstwu Młodzieży Franciszkańskiej i Wspólnocie Akcji Katolickiej, dzięki którym tutaj możemy się zgromadzić. Dziękuję także serdecznie panu Jackowi, który zawsze mnie dzierży w tym duecie, w którym będziemy tutaj próbowali pograć coś. Zatem wieczór, mam nadzieję, że spędzimy przy Bogu, po prostu tak jak nazwa przez Maćka wskazana mówiła, czyli po prostu zamyślenia wielkopostne, abyśmy przybliżyli się do Chrystusa. Nie na darmo krzyż jest w centrum. Z góry dziękuję już wszystkim młodym ludziom, którzy przemyśleli, przepracowali, przeżyli treść wierszy, które będą prezentować. Chyba tyle, bo się rozgadałem, może coś mądrzejszego. Nie, możemy jeszcze kontynuować. Tak, dzięki. Pan Brunon nie chce być widoczny, ale my, członkowie nowo powstałego franciszkańskiego Duszpasterstwa Młodzieży, chcemy być widoczni jak najbardziej i przed Państwem będziemy te wiersze prezentować. Na początek będziemy zastanawiać się, czy Bóg może zostać sprzedawcą. Wiersz pod tytułem Sprzedaj mi Panie zaprezentuje Rafał. Sprzedaj mi, Panie, kawałek nieba, niewielki, niech będzie nawet bez zieleni, kwiatów, strumieni, ciągnących za sobą stada ptaków. Może być na krańcach, gdzie światło Twoich oczu zawraca, czyniąc wyrzuty krainie mroku. Nie mam złota, drogich kamieni, na plecach szara kapota, w sandałach obolałe nogi, dłonie strudzone wiarą. W spojrzeniach mapa świata, bez miejsca dla mej przystani, wiatr roznosi mnie tam, gdzie ziemia wypalona. Sprzedaj mi, Panie, kawałek nieba, aby tylko pomieścił mnie i serce, po które nikt nie wyciąga ręki. Jak kupiec wystawiam je wśród głodnych i spragnionych, odchodzą w stronę chleba, a dzwoneczki mojej duszy zamykają w ciasnej celi strachu. Sprzedaj mi, Panie, kawałek nieba, bym obłąkany miłością do Ciebie nie spłonął jej bezmiarem. Zastanawialiście się kiedyś Państwo, co robicie, kiedy na Waszej drodze pojawi się Bóg? Są tacy, którzy na przykład odmówili Mu miejsca w gospodzie, są tacy, którzy powiedzieli do Niego ukrzyżuj. Ale są tacy, którzy mówią Mu nie schodź mi z drogi. I wiersz pod tym tytułem zaprezentuje Katarzyna, którą tutaj zapraszamy. Panie, nie zostawiaj we mnie pustych miejsc, bo tam umrzeć mogę, gdy będę bez Ciebie i tak bardzo, że nie znajdziesz mnie. Panie, nie schodź nigdy mi z drogi, by do końca wolnym czynić mnie, bo bez Ciebie zbłądzić mogę i tak bardzo, że nie odnajdę się. Panie, choćbym i wyrywał się kiedy, choćbym uciec chciał, nie rezygnuj z bycia moim Bogiem i przewróć mnie, bym uderzony mocą Twoją, Twoją mocą podniósł się. Panie, okryj mnie krzyżem swoim, bo bez niego zmarznę i tak bardzo, że tylko szron wysypie się z mego serca, gdy je znajdziesz.
Znajdujemy się w klasztorze ojców franciszkanów. Ojciec Jan jest franciszkaninem. Jest to franciszkańskie duszpasterstwo młodzieży. A kolejny wiersz to klasztor franciszkanów, który zaprezentuje nam Damian. W kamiennych korytarzach, wyciszonych i niemych prawie, odnajduję kronikę świata. Każda płyta dziwnego mroku, każda ściana tajemnych oczu pełna jest tej wiary, co przypasana sznurem do boku, jak rana Jezusa, niezmiennie wciąż krwawi. A schody, wydeptane pokornie przez habitów skromne dusze, rzeką miłości zdają się być, co z gór nieba spływając na ziemię, nadzieją pozwala mi żyć. Po stopniach, jak po krzyżu, zlęknione wznoszę spojrzenie. I jak obelisk, ani drgnę z miejsca, gdzie dziwna, lecz radosna trwoga wstrzymuje oddech serca, bo tak wiele w tych murach odnajduję Pana mego i Boga. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Jeżeli niektórzy z Państwa mają może skołatane nerwy i potrzebują pewnej takiej modlitewnej kontemplacji, ojciec Jan wykona teraz wraz z panem Jackiem pieśń. Być może ktoś z nas pamięta słowa takiej pieśni: chciałbym jak iskierka świat cały sobą zapalić. Wydaje się, że iskierka to niewiele, ale resztę dołoży już Pan Bóg. Wystarczy ta iskra wiary, nadziei, miłości, iskra uniesienia. O tym mówi wiersz pana Brunona. Iskierka, chyba najdłużej go śpiewamy. Bardzo was proszę, żebyście dołączyli się przynajmniej do refrenu. Mały dołek tuż pod okiem, kropla spowiedzi. Dzień kolejny za łopuce, noc prześpi mnie. Rzece uniesie, noc prześpi mnie. Rzece uniesie, iskierka wiary. Iskra radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie, iskierka wiary we mnie, iskra radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie. A we mnie duszy nadmiar, nadmiar sumienia, stojącego krzyżem w przypływie przestrzeni, w rzece uniesie, w przypływie przestrzeni, w rzece uniesie, iskierka wiary we mnie, iskra radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie, iskierka wiary we mnie, iskierka radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie. I wszyscy: iskierka wiary we mnie.
Iskra radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie, iskierka wiary we mnie, iskra radości we mnie, iskierka serca drżenie, iskierka ciche westchnienie. Generalnie jest tak, że my ludzie nie lubimy innych ludzi, którzy są natrętni, nachalni, ale Bóg nieco inaczej patrzy na tych, którzy, możemy powiedzieć, natrętnie Go kochają. I wiersz pod tytułem Natręt zaprezentuje nam Karolina. Pukam do Ciebie bez względu na porę. Wydzieram płaty ciszy Twojej, co granicą jest między nami. Jak szaleniec udręki własnej niepokoje, wywieszam wokół nieba niczym białą flagę. Choć nie byłem wrogiem i wojen nie toczyłem z Tobą, moim Bogiem. Pukam do Ciebie z odległej ziemi, którą przeszedłem już we wszystkie strony. Czy słyszysz mnie, Panie? Jestem tuż za rogiem, gdzie serce moje twardą pięścią rozbija Twoją bramę. To ja, ów natręt, wbity całą miłością w krew Twojego Syna. Jeśli cierniem tylko jestem, spal moje sumienie, bym nie pukał więcej. Czym jak niezwątpieniem było wyparcie się świętego Piotra? Czym jak niezwątpieniem była niewiara świętego Tomasza? Czym jest w ogóle zwątpienie? Nad tym zastanawiać się będzie Mateusz, który zaprezentuje wiersz właśnie pod tym tytułem. Zwątpienie. Jestem taki, jakbym zapomniał, kim jestem. Głuchy i niemy stoję na tej ziemi, której nie czuję, że jest. I nieba brakuje mi w świadomości, jakbym zawsze ślepy był. Nie wiem już, jak chleb smakuje, a wody nie pamiętam. Może tylko jej wątły szmer, gaszący to pragnienie moje, by raz jeszcze wstać i zanurzyć się w niej. Jestem dzisiaj taki, jakby nie było mnie. Ma wiele imion: Mesjasz, Emanuel, Książę Pokoju, ale czasami chcemy do niego powiedzieć po prostu Przyjaciel. I właśnie wiersz pod tym tytułem zaprezentuje nam Gabriela. Szczypta krwi z krwi, garść duszy z ducha i kawałek serca, mały ogień, promyk nocy, cisza, przestrzeń na dwie osoby i ogarek chleba, kropla wody, dłoń łącząca spojrzenia. Przyjaciel, pragnienie zładławisz cieniem serca, lęk duszy rozpościerasz na sztalugach łez, a w zaułkach obaw kroczysz bezszelestnie. Drżące spojrzenie koisz snem porannej rosy, gaszącej płomień dni wołających Ciebie. Jesteś bezimienny i nieobecny. Tylko w Bogu mam nadzieję.
tym wierszem zakończyliśmy taką drugą część poświęconą czytaniu wierszy i znów fragment muzyczny. Zapraszam ojca Jana, pana Jacka. Samotność jest jednym chyba z największych cierpień. Zwłaszcza jeśli wokół jest tłum. A Pan Jezus, który zmierzał na mękę, mówił do apostołów: wy mnie wszyscy zostawicie, wszyscy odejdziecie, zostawicie mnie samego, ale ja nie jestem sam. Jest ze mną mój Ojciec. Kolejny wiersz mówi o tym, wiersz, który zaśpiewamy, Pana Brunona, mówi o tym, jak to dobrze jest być samotnym i jak w tej samotności towarzyszy nam Pan i wtedy jest wszystko. Ze mną wiarę ze ścian nawlec na twoje stopy. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój wspina się na lekcje twojej miłości. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój wspina się na lekcje twojej miłości. Chcę duszy mojej ofiarować oddech twego, serca nauczyć ją rozpoznawać pośród każdej burzy krople spadające z twoich oczu. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój wspina się na lekcje twojej miłości. I znów z wami. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój wspina się na lekcje twojej miłości. Jeszcze mocno poprośmy o obecność. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój wspina się na lekcje twojej miłości. Teraz cicho sami. Zamknij się ze mną, Panie, w pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę. Dotyk mój
się ze mną, Panie. W pokoju mej samotności, gdzie na wzgórzu marzę, dotyk mój wspina się na lekcję Twojej miłości. Chcę. Niekiedy jest tak, że odpalamy telewizor, oglądamy film i widzimy tam taki scenariusz. On ją kocha, ona go kocha, potem on jej nie kocha, potem znowu się kochają, fajerwerki i tak dalej, i tak dalej. To jest typowa komedia romantyczna. Ale miłość Chrystusa to nie była komedia romantyczna. A jak kochać tak jak on? No warto powiedzieć, podpowiedz mi, Panie. I wiersz o tym tytule zaprezentuje Karolina. Podpowiedz mi, Panie, tą jedną kropelką rosy, tą drobiną białego chleba, jak patrzeć na świat, by go kochać, jak uciec przed nim, gdyby uciec było trzeba. Podpowiedz mi, Panie, chociaż jednym słowem, chociaż echem jego, jak otworzyć serce swoje, by kochało, i czy zamknąć je, gdyby umrzeć miało. Podpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę, jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak, jestem w stanie? Kiedyś był taki lud jak wikingowie, oni wierzyli w różnych bogów, mieli takiego boga Odyna, który ciskał piorunami na cały świat. On miał też syna Thora, który miał z kolei żelazny młot. Inni wierzyli w Zeusa, który również był gromowładnym Zeusem. A my wierzymy w Chrystusa, Boga pokornego. Bóg pokorny, tak brzmi tytuł kolejnego wiersza. Nie jestem sztandarem Twojej miłości, Panie, ani serca Twojego godzien. Nie jestem studnią wiary, przy której stanąć może niemy, by przemówić do Ciebie. Głodny nie znajdzie chleba, którym obsiałeś moją rolę. Spragnionego, jak zeschły liść, wiatr zabierze. A bezdomny znajdzie miejsce tylko na ziemi, gdzie sam leżę. Nie mam łoża i pościeli, nie mam czym się podzielić, ale w sercu mym szczypta nadziei, której nikomu nie odmówię. W niej pokory świt, co ból wszelki zamyka i wiary wielkiej bój, sięgający do bram nieba. Nie jestem sztandarem Twojej miłości, Panie, ani chlubą ziemi, nad którą każdej nocy rozbrzmiewa hymn gwiazd. Uczyń jednak ze mną cud, cokolwiek, by nie oddzielił mnie od Ciebie zimny i czarny mur. I zostajemy nadal w temacie pokory. Był wiersz Bóg pokorny, a teraz jest wiersz Naucz mnie takiej pokory, który zaprezentuje Katarzyna. Kaganiec wszelkiej pokory na mych ustach jest i zaciska je, wbijając pazury moje w moją krew. Tak cicho. Wtedy wokół mnie czasem tylko kropla życia, jak grudka błękitu, uderza w serce me. Tak cicho,
Jest wtedy, jakby sam cień przechadzał się, jakby na motylich skrzydłach mój świat unosił się. Kaganiec wszelkiej pokory milczeniem moim jest i nim przybijam się do Twojego krzyża, Panie. Wtedy jest tak cicho łamie się dla Ciebie, że ciszej nawet śmierć złamać mnie nie zdoła. Trzecia część tego, nazwijmy to, cyklu czytania wierszy za nami. Kolejny fragment muzyczny naszego duetu, zespołu. Myślę, że jesteśmy wszyscy bardzo podobni w tej kwestii szukania Boga, szukania Jego podpowiedzi. Każdego dnia szuka się Bożych znaków, czy dobrą drogą się idzie, czy podjęło się dobrą decyzję. Przecież z decyzji składa się nasze życie. No i radość wielka, bo kiedyś spodobała mi się ten tekst proszący o Bożą podpowiedź i widzę, że nie tylko mnie się spodobał, bo chyba już Kasia go też recytowała. Kasia, chyba dobrze pamiętam, jako pierwszy wiersz w tym cyklu właśnie. Podpowiedz mi, Panie, spróbujemy zaśpiewać. Kochać i jak uciec przed nim, gdyby uciec było trzeba. Odpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie? Odpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie? Awem podpowiedz mi, Panie, chociaż jednym słowem, chociaż echem Jego, jak otworzyć serce swoje by kochało i czy zamknąć je, gdyby umrzeć miało. Odpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie? Odpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie? I znów z Wami. Podpowiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie? Ostatni raz. Powiedz mi choćby poprzez drzwi zamknięte, choćby poprzez mój ból, wbity w mroku ścianę. Jak mam kochać to, co Ty kochasz, Panie, i czy aby kochać tak jestem w stanie?
Mówi się czasem, że milczenie jest złotem, ale generalnie jest tak, że my chrześcijanie czasami musimy powiedzieć, że nie będę milczał. I to powie pani Krystyna, która reprezentuje Akcję Katolicką i przeczyta wiersz o tym tytule. Nie będę milczał. Twe ramiona, ojczyzno moja, są chłodne i wygłodzone. Szaty masz podarte i tylko jesień twój nagi ból ledwie pod listowiem chowa. W oczach twych palec ciszy, w ustach gasnące słowa. Milczysz, jakbyś straciła wiarę, jakbyś czekając na swe dzieci została przez nie za próg wyrzucona. Jak przywrócony krzyż Jezusa, jak Jego korona cierniowa. Kryjesz w sobie grzechy nasze i nadziei w Tobie coraz mniej w Tobie życia. Nie będę milczał, ojczyzno moja, Zygmunta dzwonem w tej wieży, skąd i Bóg usłyszy, krzyczeć będę. Narodzie, co czynisz, że córka nieba, Rzeczypospolita Polska, wypadła ci z serca twoich i jak niepotrzebna gałąź sumienia w ogniu twej swawoli kona. I znów pewne przysłowie, bo mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Jestem ciekawy, co zobaczymy w oczach Mateusza, kiedy zaprezentuje nam wiersz pod tytułem Przez oczy moje. Przez oczy moje i ręce moje na świat spójrz, Panie, a serce krótką chwilę Twoim uchem niech się stanie. Choć jeden świt lub zmierzch mojego dnia, pozwól jako dotyk Twój wydobyć ponad noc mą ciemną. A w plątaninie ścieżek odnaleźć część tej, którą przejdziesz ze mną. Wtedy woli Twojej ramię niech przytuli mnie głęboko, gdzie życie swój początek ma. Albo niech mnie złamie, bym nie szedł dalej tam, gdzie będę już tylko sam. Czasami jest tak, że jesteśmy bezradni, że, jak to się mówi, nie potrafimy sobie ze wszystkim dać rady. I wtedy niektórzy szukają różnych rozwiązań, a niektórzy po prostu uciekają się do modlitwy. I wiersz pod tym tytułem zaprezentuje znowu pani Krystyna z Akcji Katolickiej. Może będę widziała. Pociągnij mnie za serce mocno. To nic, że słabe jest i możesz je wyrwać. To nic, że drży i ucieka w ziemi kąt. W nim mam to, co jest ważne. W nim zamknąłem życie. Uratuj je, Panie. Bym nie przeprowadził go, bym nie przetrwonił go, przepraszam, ani dla złudzeń zastawiał skrycie. Ocal to serce, ocal miłość jego i abym nie umarł przy
przytrocz je do serca swego. Jest taki fajny cytat z Anny Dymnej, jest taka wybitna aktorka, nie wiem, czy państwo kojarzą, myślę, że tak. I ona mówi o tym, że generalnie często te interpretacje poezji to jest troszeczkę taki przerost formy nad treścią, tego trzeba się wyzbywać. Natomiast mówi o tym, że najlepiej poezję czytają ci, którzy ją tworzą, czyli tą swoją poezję. I teraz na scenę tutaj naszą zaproszę Joannę Niemyską, która zaprezentuje nam dwa swoje autorskie wiersze. Będzie to taka, można by powiedzieć, premiera, jeżeli chodzi o takie publiczne czytanie. Zapraszamy Joannę. Stoję. Tkwię w miejscu. Nabieram powietrza do płuc głęboko, wdycham je i milczę. Przestaję słyszeć, zamykam powieki, czując jak pierś opada lekko i miarowo. Zostawiam świat za sobą, chwytając twarz w dłoniach, bladych i zimnych, przed wszystkim, co w nim siedzi. Uratuję wszystko, co głęboko we mnie, burzy się i wali, wręcz permanentnie. Dokąd tak pędzisz, człowieku zagubiony, po stepach zbezczeszczonych świata zamkniętego? Przez opuszczone nadziei stare domy pałętasz się, miotasz, bez wiary, bez celu. Chwytasz się brzytwy, gdyż ginąć się boisz, by żyć prawdziwie odwagi brak w tobie. Odliczasz więc cicho miesiące, godziny, płynące po ciele jakby same sobie. Prawa do szczęścia odmawiasz stanowczo, kalecząc swe serce tępym rdzawym ostrzem. A rany powstałe wciąż w tobie się jątrzą, przez brak nadziei, prawdy względem siebie. Szczelnie zamykasz swą duszę na miłość, jedyną szansę ze sobą niosącą. Na życie udane, pełne uczuć wzniosłych, jego największą wszak siłę stanowiącą. Właściwie dobrnęliśmy już do końca, ale zostańcie Państwo z nami, bo jeszcze będzie jedna niespodzianka. Ale nim to nastąpi, nasz zespół zaprezentuje kolejną pieśń. Czasem przyparci do muru przez życie doświadczamy najlepszego wyjścia. Kiedyś ksiądz biskup Zbigniew opowiadał, że my chrześcijanie, my katolicy jesteśmy szczęściarzami, ponieważ w tych różnych decyzjach i wyborach życiowych właśnie wprowadzeni i podprowadzeni i przystawieni do muru, kiedy już nie ma wyjścia, to właśnie my dopiero wtedy i właśnie wtedy znajdujemy to najlepsze wyjście. Często bierzemy życie w swoje ręce, jak nam jest łatwo, a jeśli przez to życie do muru zostajemy przyparci, to wtedy zostaje Chrystus Pan mój i Bóg mój, powiedzielibyśmy za świętym Tomaszem. Podobnie w tym wierszu, który wspólnie, mam nadzieję, zaśpiewamy, wyznaje autor, czyli Pan Brunon Gerszman. Spróbujmy nauczyć się chociaż refrenu. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. I tyle refrenu. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Jeszcze kilka razy. Któż, jeśli nie ty,
Szumiemy refren? Mam nadzieję, że tak. Śpiewajcie mocno z nami. Wszystko, co śpiewamy, jest modlitwą. Możemy spojrzeć i na tekst, a tekst jest krótki, więc spozieramy, patrzymy na krzyż. Zacznijmy wspólnie. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Bo oprócz ciebie nikogo, ty jeden. Z tobą wszystko, bez ciebie nic. Nawet puste nie ostoi się, by choćby pustym być. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. W tobie źródło, początek i koniec. Wieków wieki, nikt inny, tylko ty. Bez granic i wszędzie mój Bóg. Na zawsze. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Chyba się poklaskać da. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. I ostatni raz. Któż, jeśli nie ty, a jeśli nie ty, to nikt. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić tutaj do nas autora tych wierszy, które były tutaj czytane. Zapraszamy pana Brunona Gerszmana. Rozumiem, że te oklaski są okazaniem radości, że Bóg jest z nami. Tylko kilka słów powiem, bo tak, nauczony jestem zawsze dużo mówić, bo pracuję z młodzieżą. Co prawda jestem nauczycielem wychowania fizycznego, ale to nie znaczy, że moim warsztatem jest tylko tam dres i jakiś tam sprzęt sportowy. Staram się używać swojego języka, używać słowa, bo jestem przekonany, że to słowo ma w sobie wielką moc. I tak jak poprzez słowo Bóg trafił do mnie, czy trafił we mnie, bo jeszcze nie wiem, czy do mnie trafił. Wiem, że trafił we mnie i stąd tego typu treści państwo tutaj słyszeli, moje siostry i bracia. Bezpiecznie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na to. Używam słowa. Dlatego to chciałbym, żeby wszyscy poznali moc tego słowa, uciekając się do źródła. Rozkochać się w Panu Bogu poprzez poznanie. Poprzez poznanie.
Ja tak mówię młodym ludziom. Jeśli nie poznasz, nie pokochasz. Nie pokochasz. Jeśli młody mężczyzna powie dziewczynie, że ją kocha, a jej nie zna, to kłamie. Jeśli będziemy mówić Panu Bogu, że Go kochamy, a nie poznaliśmy Go, bo nie przyjęliśmy Jego słowa, nie zapoznaliśmy się z treścią objawienia, to będziemy kłamcami. Te moje modlitwy, bo to nie są wiersze, bo to zbyt wielkie słowo by było. Natomiast są to moje modlitwy, to są te modlitwy, w których ja poszukuję obrazu Pana Boga, który tak rozedrgał to moje serce, że ja już nie wiem, co się dzieje. Używam słowa miłość, używam słowa tęsknota, bo to wszystko gdzieś tam ze sobą we mnie wywiera jakieś, rodzi jakieś wielkie emocje, namiętności. Jest ta atmosfera takiego cienia, półcienia, nocy, to się często powtarza, dlatego że w dzień nie mam czasu, w dzień raduję się stworzeniem Pańskim, czyli światem, młodymi ludźmi, ruchem, światłem. Natomiast no, ta atmosfera nocy pozwala mi niejako nie zasnąć, chociaż czasem chciałoby się zasnąć. Niepokojem moim największym jest to, czy aby uda mi się przekonać tych, do których mówię, że żeby pokochać, trzeba poznać dogłębnie. I niech to będzie taką puentą tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Starajmy się poznać Pana Boga. Nie będzie problemu wtedy z miłością. A jak będziemy pełni miłości, wszystko będzie dobrze. A ojcu Janowi jak zwykle dziękuję. Jest młodszy dużo ode mnie, ale jest jak mój ojciec. Bardzo dziękuję. No i wspaniałej młodzieży. Pięknie. I pani Krysi. Wszystkim bardzo dziękuję. To niezwykły zaszczyt był, że mogłem sobie słuchać coś, co kiedyś napisałem. A chyba napisałem po to, że ewentualnie w jakichś tam sporach z Panem Bogiem, czasem jestem taki bezczelny, że tak mówię do Pana Boga, żeby mi nie zarzucił, że ja tego nie mówiłem. Więc wolę to zapisać. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję ojcze Janie jeszcze raz. Myślę, że te zamyślenia Pana Brunona są właśnie takim dowodem poszukiwania i poznawania Boga celem Jego umiłowania. No i jak widzimy, nie tylko dzięki tym tomikom, nie tylko Pan Bruno ma dla siebie te teksty, ale też poznają Boga także i inni, tym razem młodzi ludzie. Ja też ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Franciszkańskie Duszpasterstwo Młodych istnieje, bo istniejemy, tak? Istnieje w sumie drugi miesiąc. I tak postanowiliśmy zaprosić Was tutaj, aby działanie polegające na bezinteresownym darze z serca integrowało wspólnotę zawsze, kiedy się umiera. Czyli kiedy jest się dla innych, to jest zielono, czyli rodzi się życie. Ufam, że w tej wspólnocie ciągle będzie rodziło się życie. W tych piwnicach się zazieleni. Tęsknota za Bogiem, my też tęsknimy za Bogiem jako zakonnicy, bo chcemy widzieć Go w Was, zwłaszcza w młodych ludziach. Myślę, że młodzi ludzie przy Chrystusie są spragnionym widokiem wielu spośród nas tutaj, starszych, ojców, matek. Zastanawiam się, czy zaśpiewamy pieśni i się rozejdziemy. 20:25. Zaśpiewamy na pewno na koniec pieśń dotyczącą krzyża, abyśmy, tak jak rozpoczęliśmy od adoracji krzyża, od kontemplacji ran, także abyśmy na tym temacie skończyli, potem podziękujemy młodzieży, ale myślę, że nie powinniśmy się tak od razu rozchodzić, wprawdzie jest post, ale jest bardzo dużo daru Bożego na stołach.
który trzeba wykorzystać, żeby się nie zmarnował ten dar Boży. Myślę, że jest wystarczająco też ciemno, żeby korzystać. Albo zrobimy chwilową przerwę, bo myślę z szacunku dla recytujących, a rozumiem. A czy jest jeszcze ktoś, kto poprosi o kawę albo herbatę? Pytam szczerze. Ojciec Przemek, brawo dla ojca Przemka. Nikt nie klaszcze? No. Też chciałem bardzo, ale wstydziłem się przyznać. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, żeby powtórzyć sobie dobrze. Ufam, że właśnie też i radością Bożą, i radością Pana Brunona, którego chcieliśmy pokazać Wam też, pokazać w sensie jego serca, będzie, jeśli gdzieś przy goleniu mężczyźni, bracia, a siostry przy jakimś cieniu pod oczkiem będą sobie nucić, nie? Któż, jeśli nie Ty? Dobrze? A jeszcze jedno zdanie. Pokazywać Pana Brunona i tym podobnych ludzi, i temu podobnych ludzi. Pan Brunon, już mówię w skrócie wielkim, bo już się denerwuje, ma bardzo duże osiągnięcia, jeśli chodzi o sport. Jest człowiekiem wielkiej siły fizycznej, jak widzimy, także potężnego ducha, którego może nie zauważylibyśmy. I też bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. W każdym kryje się wielkość, bo wszyscy jesteśmy powołani i wyposażeni mocą z wysoka. Wszyscy jesteśmy po obdarowaniu Duchem Świętym. Zobaczcie, jak wiele możemy. Wspólnie zebraliśmy się, jeśli chodzi o prezentowanie i jeśli chodzi o twórczość. Jak wiele możemy, jeśli tylko włączymy się i uwolnimy to, co jest gdzieś tam w sercu, z pomocą Ducha Świętego możemy bardzo wiele. Któż, jeśli nie Ty, potem jeszcze chwila na kawę i zakończymy adoracją krzyża. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Bo oprócz Ciebie nikogo, Ty jeden. Z Tobą wszystko, bez Ciebie nic. Nawet puste nie ustoi się, Ty choćby pustym był. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. W Tobie źródło, początek wieków wieki, nikt inny, tylko Ty. Bez granic i wszędzie mój Bóg, na zawsze. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, a jeśli nie Ty, to nikt. Któż, jeśli nie Ty, myślę, że podziękować należy młodzieży. Zapraszam bardzo Was tu.
niektórzy studiują i pracują, niektórzy szukają pracy. Kasiu, ty też się pokaż. I wszyscy inni, chodźcie, chodźcie. Nie tylko ci, którzy recytowali, bo niektórzy nie recytowali, ale na przykład piekli fantastyczne ciasto. No i tam dzięki wam ten wieczór jest inny. Aktualnie młodzież spotyka się w gronie 20-paroosobowym. Tutaj nie jesteśmy wszyscy, tak trochę jesteśmy okrojeni. Spotykamy się, modlimy się, jesteśmy na Eucharystii, gotujemy spaghetti. I jeszcze wszyscy żyją. Dzięki serdeczne i zaśpiewajmy pieśń o krzyżu. Dziękujemy jeszcze młodzieży, poklaszczmy. Wspaniałe, że tak stoję pod krzyżem spragniony i piję wodę z boku Twego, mój Panie, Panie, Panie mój, a ja nawet nie umiem powiedzieć Ci dziękuję. A ja nawet nie umiem powiedzieć Ci dziękuję. Panie mój, wspaniałe, że cień krzyża schronieniem jest dla mnie, gdy wciąż upadam pod grzechu ciężarem. Panie, Panie mój, a ja nawet nie umiem powiedzieć Ci dziękuję. A ja nawet nie umiem.